Solidarność jest ostatnim elementem, który w podręcznikach, z których uczą się uczniowie na całym świecie, a jesteśmy świeżo po wizycie w Brunswicku, gdzie znajduje się Centrum Badania Podręczników, o którym uczniowie z całego świata jeszcze się uczą. Czyli logo Solidarności, informacja o tym, że Polacy stworzyli w 80 roku wielki ruch społeczny, nawet nie związek zawodowy, który zjednoczył 10 milionów ludzi, na którego czele stanął prosty robotnik, który pociągnął za sobą zarówno tych, którzy pracowali w fabrykach, jak i intelektualistów. Jakie ma znaczenie hasło Solidarność i Solidarność w XXI wieku? Śmiem twierdzić, że takie samo jak w XX, XIX i w każdym innym. Jeżeli ludzie potrafią i chcą ze sobą współpracować, jeżeli widzą cel i sens realizacji pewnych przedsięwzięć, to są w stanie przenosić przysłowiowe góry. I to stało się właśnie w latach 80. Pomimo wielu trudnych momentów, choćby takich jak stan wojenny, kiedy próbowano przerwać, rozjechać czołgami ten wielki ruch, on został na krótko zgięty, ale nie złamany. Ale po to, żeby później wrócić do pionu i w 89 roku pokazać komunistom, gdzie jest ich miejsce, czyli na marginesie tak naprawdę historii. Powiem trochę przewrotnie. Ja bym nie chciał takiego momentu, kiedy znowu poczujemy się wszyscy do końca razem. Proszę sobie przypomnieć, a jako historycy możemy to powiedzieć, że tak się działo tylko wtedy, kiedy inni albo rozbierali nasze państwo, albo traktowali nas jako swoich ludzi podległych, czyli były to na przykład rozbiory, czy były to czasy komunistyczne. W wolnym kraju, jak żyjemy, ludzie mają prawo do różnych poglądów. Ważne, żeby był jakiś minimalny wspólny mianownik. Więc może nie wracajmy do tych czasów, kiedy będziemy musieli znowu walczyć, czy to z bronią, czy protestami o jakieś słuszne ideały, bo te czasy już minęły. Nauczmy się tylko szanować to, co mamy teraz. Ja byłem do pewnego stopnia pozostaję krytyczny wobec Donalda Tuska, ale wczorajsze exposé było dla mnie fascynujące, dlatego że po raz pierwszy jakby usłyszałem człowieka, który był z tego najmłodszego pokolenia ruchu Solidarności, który widzę, że tak głęboko rozumie, na czym polegała i polega wciąż wartość Solidarności, wartość dla Europy i dla świata. Kiedy ja na przykład w szkołach spotykam się z takim obserwowanym zjawiskiem frustracji, niepokojów, ale wręcz widzimy, że ta młodzież ma problemy i się mówi psychologów musimy mieć w szkole. To ja zawsze mówię, słuchajcie, zanim tam poślemy psychologów, to spróbujmy pomyśleć, co ta młodzież może robić. Spróbujmy pomyśleć o tym, kim ona ma być dla Europy i świata. Spróbujmy rozmawiać z nią, prawda, o tym, jakie ona może odgrywać rolę, znaczenie i tak dalej. I z tego punktu widzenia Solidarność jest takim w Europie, takim kolejnym etapem i upodmiotawiania obywateli, ale upodmiotawiania w taki pewien szczególny sposób. To trochę tak jak papież mówił, jedni drugich brzemiona noście, prawda? Widzisz człowieka, który ma problem, nieraz banalny, żyje w biedzie. Nie czekaj, że państwo coś zrobi. To ty pomyśl, jak mu pomóc. Jak możesz sam, pomóż sam, ale jak nie możesz sam, zorganizuj się, prawda? I pod tym względem w zasadzie Solidarność pokazała jakby tę ścieżkę i drogę. Jaki wydźwięk Solidarność ma w dzisiejszych czasach? Różny, bo z jednej strony jest to ta pierwsza Solidarność kojarzona oczywiście z walką o wolność i coraz częściej też również ludziom Solidarność kojarzy się ze związków zawodowych, które w tej chwili walczą o prawa pracowników, chociaż z różnym skutkiem i różne są uczucia co do tej walki, ale zostawiając jakby to, Solidarność to wielki dorobek naszego społeczeństwa. Polski, taki, który wyróżnia nas nie tylko w takim względzie krajowym, europejskim, ale globalnym. Gdzie by nie wyjechać z Polski, to wszędzie słychać nazwisko Lech Wałęsa. Solidarność jest bardzo pozytywnie kojarzone. Mamy być z czego dumni.